Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Battle Brothers, gdzie gramy Czarną Kompanią. No dobrze, po dłuższej przerwie z mojej perspektywy znowu nagrywam, więc muszę się troszkę rozruszać. To znaczy, troszkę się rozruszałem, bo niestety zacząłem nagrywać, nawet jeden odcinek nagrałem, ale okazało się, że coś mi się podziało złego z programem do nagrywania i się nic nie nagrało. Więc muszę zacząć jeszcze raz, co akurat mnie troszeczkę poirytowało. Ale cóż, przejdźmy może do... Najpierw będziemy potrzebować sporo kasy, dlatego że zgłosiło się jeszcze sporo widzów i postaci swoje, więc one są dołączone do kolejki i chyba wszystkie do Czarnej Kompanii. Więc pytanie też do Was, czy byście czasem nie chcieli do Ostatniego Legionu, bo tam może być też miejsce i tu jest chyba większa kolejka w Czarnej Kompanii. No ale to ogólnie oznacza, że musimy troszeczkę kasy zgromadzić, żeby móc no po prostu w ogóle mieć kasę na zatrudnienie nowych osób, bo jakichś niskopoziomowych postaci to już jest za późno, żeby teraz zatrudniać. No dobra. Tam chyba jeden z Was nie podał ksywki, więc też prośba, żeby ewentualnie podać ksywkę postaci. A ja się zajmę w tym momencie sprzedażą tych wszystkich rzeczy. Tu się opłaca sprzedawać. 18, więc sobie posprzedajemy, przepraszam, parę rzeczy, które są nam zupełnie tutaj niepotrzebne. A możemy takie posprzedawać, nie chce mi się tego naprawiać. Co tu jeszcze? Jedną tarczę można by w sumie sprzedać jeszcze. To można by sprzedać, to można by sprzedać, to można by sprzedać. To 140 bym zostawił, chociaż mamy dwie 140. Kurczę, kichać to. To też można sprzedać. 115. Okej. No to chyba w tym momencie tyle, co możemy zrobić. Tu są tanie narzędzia, więc trochę bym kupił tych narzędzi. Psa można kupić, bo mieliśmy kupić. I w zasadzie chyba tyle możemy tutaj zrobić. Komuś bym przydzielił psa. W ogóle to jeszcze, właśnie, żebym sobie nie zapomniał tylko tego psa przydzielić. Kto miał psa? Judasz miał psa. Dobra, niech będzie. Zatrudnić, tu jest Hedge Knight do zatrudnienia, ale no niestety nie stać go na razie nas na niego. Więc musimy się udać w jakieś miejsce. Ja zacząłem się udawać w to miejsce. Tutaj wiem, że są przynajmniej dwie lokacje, które można spróbować zaatakować. Więc mam nadzieję, że tym razem pójdzie mi równie dobrze jak ostatnio. Chociaż to jest losowo. Za każdym jakby wczytaniem save'a bardzo dużo losowości jest, więc może być zupełnie inna sytuacja, generalnie rzecz biorąc. Wow, webknechty, 25. To nie, kurka. No właśnie, za każdym razem inna sytuacja. Kurczę, no jesteśmy zupełnie nieprzygotowani. A tu jeszcze jakaś makabryczna liczba tych wszystkich. No dobra, może przynajmniej doświadczenia trochę zdobędziemy. 30. Ojej, dobra. Ty nie możesz nic zrobić, więc na razie czekaj. Ty w zasadzie nie masz oczywiście tarczy. Wy załatwiaj. Trudno. Ty możesz pilnować tutaj, Halina. No, to jakieś są jeszcze te. Ty ubij może tego. Tam będzie trochę kiepsko z tej strony, ale może nie będzie tak źle. Wskakuj tutaj, Charlie. Czy ty jesteś w stanie tu gdzieś podejść? Teoretycznie tak, tylko że ty nie masz rotacji, kurczę.
Ale wy chyba macie, tylko że już tą turę jakby przeszedłem. Tak, nie masz rotacji, tu nie przejdziesz w żaden sposób. Ok. Dobra. 32. Było 30, jest 32. One się z tego wylęgają. Dobra, musicie szybko machać mieczami. Pozałatwiać to tałataństwo. Najlepiej jakbyś się wyrwał. W zasadzie tyle możesz zrobić. O nie, ale tak to nie róbcie. Poczekaj. Ty masz rotację, ale ty nie masz rotacji, więc tak naprawdę to trzeba to tak zrobić. Wy... Ty możesz uwolnić w sumie ciebie. Psa możesz wypuścić, ale on zginie. To nie ma sensu. Dobra, tak średnio się udało. Zrób tak. Uwolnij siebie. W sumie możesz włączyć Indomitable i mieć wszystko gdzieś, za przeproszeniem. Ty możesz zrobić tak, uwolnić kolegę. Nie czekaj. Dobra. Ty nic nie zrobisz. Okej, musisz się sam spróbować i też uwolnić. Dobra. Tu jest ich dużo. Jeszcze więcej. Ubiliśmy kilka i coraz więcej ich jest. Oj, to będzie długa i nudna walka. Niestety. Ach, no właśnie, zatruty. Tego się boję najbardziej. Dobra, wy jakbyście się przesunęli, tylko że... No, bo ty tutaj możesz być z dwóch... Nie, nie z dwóch, z jednej strony tylko zaatakowany. To może w sumie stójcie tak. Ale byśmy zrobili może taki numer. Może poczekaj. Ty poczekaj. Ty masz antidotum. Możesz się w sumie wycofać. Ty też masz antidotum w sumie. No dobra, to możemy to tak zrobić. Nie udało ci się uwolnić. Ty poczekaj. No wy musicie się spróbować oswobodzić. Tu nie podejdziesz, ale możesz w sumie... Nie, tu nic nie zrobisz, okej. Czekaj.
Ciebie chyba nie ma kto już uwolnić, więc musisz sam spróbować. Bardzo dobrze. I tego. Aha, tu nie stoisz koło niego. Podejdź tu może. Daj jeszcze jeden cel im. To możemy tak zrobić. Okej, a ty możesz w zasadzie tutaj czekać. No dobra, dalej jest ich 33, 33 sztuki. O, nie na tą walkę liczyłem, ale dobrze. Element losowości w grze zawsze jest fajny. Chociaż z tymi pajęczakami to bez sensu jest trochę walczyć. Można tylko dużo stracić życia i tak dalej. A jedyne co się ma to te skóry, wszystkie od nich. No ale liczę na to, że przynajmniej jakieś doświadczenie będzie. Dobra, wy sobie tu poradzicie, a ty mógłbyś tutaj podejść. A ewentualnie robić właśnie coś takiego. Tak. Kogoś jeszcze do uwolnienia? Nie. Ok. Tu się wyląg jakiś mały. Dalej jesteś zatruty? Czemu się nie możesz leczyć? A, dobra, już się wyleczyłeś, dobrze. Poczekaj. Dobra. Czy ty będziesz potrzebował gdzieś kogoś wspomóc? Myślę, że nie ma takiej potrzeby. Dobra, spad było już poniżej 30. O, mamma mia. Nogę mu złamałeś, tak? No, łokieć. Na nieszczęście ma jeszcze trochę tych łokciów jako pajęczak. No. Ktoś tu jest przytruty albo coś? Nie. Czy ty jesteś kogoś w stanie wspomóc? Nie bardzo. A tutaj? Tu jesteś w stanie. Ale wiele, na wiele to nie zdało się. Może tak, uwolnij orkę, jak to się mówi. A można włączyć ripostę. W sumie to troszkę fatig zabiera, ale... Dobra, jeden wolny, drugi wolny. Poczekaj chwilkę. Poczekaj chwilkę. A nie, mogłeś atakować w sumie. No to teraz to już po ptokach. Dobra, no to ty musisz się uwolnić po prostu. I tyle. Czy ty masz jakieś antidotum? Nie, kto ma antidotum? Dobra, odrąbać łeb, bardzo dobrze.
Czekaj tam. Judasz troszkę będzie poraniony przez truciznę. No i cała walka, cały odcinek zejdzie na tą walkę z tymi pająkami. Niestety. Ty masz antidotum. Może najpierw sprawdź. Jesteś zatruty. Dobra, wiele nie zrobiłeś. Ciup. Ciup. Zaczynają pękać. Poczekaj. Co dalej jesteś zatruty? Przecież kurczę, dałem ci tę butelkę. What the heck? Masz tu kogoś? Nie masz nikogo. No dobra. Zmniejsza się ich ilość już. Czekaj. Uwolnij kolegę. Ty w zasadzie to nic nie zrobisz. Trzeba było wypić tą antidotum. Trudno. Ktoś jest tutaj. Nikt nie jest opętany pajęczyną, omotany. Dobra, uciekają. Przynajmniej niektóre z nich. Paratata. No dobrze. Załatwię ich szybko. Ale tego tałataństwa jest po prostu, no. Aha, ty możesz kogoś innego tylko wyleczyć, a nie siebie? Drink or give antidote. Aha, bo ty już nie jesteś przytruty. No dobra. A ty jesteś przytruty? Nie. Tu nie ma nikogo. Nie ma nikogo. To odpocznij sobie. Ciap. Kogoś możesz trafić? No, teoretycznie tak, praktycznie nie. No dobra, ile tam? 10 zostało sztuk. Plus to, co się ewentualnie wylęgnie jeszcze. Uff.
załatwiony, to się możesz spokojnie uwolnić i sobie odpocząć. Tu jest jeden, ale to nie ma co nawet. Tu nie ma nikogo. Tu gdzieś jakiś jest, nie ma nikogo. Tu mamy coś, nie mamy nic. Odpoczywaj. A! Trzeba było cię podleczyć, nie zauważyłem. Dobra, w sumie to uciekają, zdaje się. Dobra, it's over, nie będziemy ich ścigać. Mamy przynajmniej jedną promocję. Wcale nie tak dużo fantów. I to jeszcze mało przydatnych. No dobra. Tu jest jedna lokacja. I nie wiadomo, co to tutaj jest. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś to były dwie lokacje. Dobra, przygotujmy się, bo nie wiadomo, co tutaj może nas czekać. Teraz tak, ty jesteś troszkę ranny. Ty jesteś troszeczkę ranny, ale mniej. Ty jesteś... No, trochę jesteście ranni, ale nie tak bardzo. W sumie mamy 22 minuty. No, tak. Ciebie trzeba by w górę. Ty jesteś dwuręczny, pamiętam. Melee Defense. Tu masz 4. No, Fatigue byłoby lepiej, ale Resolve też się przyda. I z perków rotacja. Dość uniwersalny perk. Czy ciebie można już w pierwszą linię wystawić? Może i tak. Ja wiem. Zobaczymy. Dobra, ty schodzisz. Judasz schodzi. Ty możesz zostać. Ty na razie nie. Wchodzisz ty. Wchodzisz ty. Dobra, to wy musicie, albo czekamy, aż się podleczycie, albo nie mamy kogo tutaj dać. Nie, ilu ich jest? Nie, wszyscy już mogą być, dobra. Dwóch łuczników, kurczę, tylko jak to będą nie umarli, to łucznicy nam nie za wiele dadzą. A nie, ptyś jest hybrydą, dobra. Więc ptyś ma swój ten topór. Szczerze mówiąc, Axonosus, aha, ty jest z tymi ranami, jesteś z tyłu, to wiesz co? Ciebie bym dał jednak naprzód, ciebie bym dał tutaj do tyłu, oddaj tą pikę. Spróbujemy się przygotować do tej walki, a w następnym odcinku sobie ewentualnie stoczymy, bo nie wiem, co tam ewentualnie nas będzie czekało. Dobra. Tu jest ok. Tu jest ok. Zabójca bokiem. Na X masz słabe resolve. Tak mi się wydaje. Może psa oddaj komuś na tą walkę. 115, 170, ale trochę poharatana. A 105 to by się... A ty jako łucznik możesz mieć tą 105. Weź sobie Bartek, bo... O! Bartek, kurczę, nie najlepiej, żebyś był w pierwszej linii, bo jak trzeba będzie uciekać, to będzie lipa. A ty z tą nogą to tak szybko nie uciekniesz. Maciek.
Zróbmy tak, ciebie dajmy tu, ty jesteś tu, masz wszystko co potrzebujesz, masz. Tobie by się jakaś zbroja przydała. Gdzie są zbroje? Nie mamy za wiele tych zbroi. 130 mogę ci co najwyżej dać. 115 naprzód to jest trochę mało, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy tak nie lepiej zrobić jednak. 74 jest ok. No ty masz słabość. 74. A jeszcze. Tak, tak. Tobie damy. Weź na razie coś takiego. ...73, nie jest źle. 99 to też nie jest źle. Tak. Tu jest kiepsko trochę. Musimy chwilę odpocząć. Bo w takim stanie to nie za bardzo jesteśmy w stanie tutaj cokolwiek zdziałać. Może zwiedźmy teren w tym czasie. Undead. Okej. Zaraz, oni opuścili to, więc może tu będzie mniej po prostu w tym garizonie luda. Wieczór. W nocy bym nie chciał walczyć, a z drugiej strony czekać kolejny dzień. No nic. Zastanowimy się nad tym w następnym odcinku, a na razie dziękuję za obejrzenie tego, dziękuję za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.